Dzień dobry Państwu. Właśnie podałem do ruszał tartek na tarce. Przepraszam, paletki. Jedzą go tak samo jak i skalary. No to skóry sobie z liścia zbiera. Ci już to jest chyba trzeci posiłek, także nie ma takiego wielkiego parcia, ale jedzą. Także one u mnie nigdy nie znają już smaku żadnej wołowiny, koniny czy indyka. One ta młoda od pana Radka właśnie wypchnęła przed chwilą kawałek dorsza. Także można karmić zdrowo i mieć ładne ryby. Się pochowały, bo to robiłem zamieszanie, żeby znaleźć telefon, aż ten aparat. Ale ogólnie one wszystkie pływają na przedniej szybie. Tutaj atomy też dostały dorsza przed chwilą. Od rana już dostały granulat dla paletek i dostały solowca z rozwilitką mrożoną. Także mówię, to już jest trzeci posiłek. No, wypływają po z tych krzaków, bo się wystraszyły, jak siatkę wkładałem do wody. Jednie wychowuje. A odnośnie jeszcze ryb, nigdy nie karmiłem żadnym gównem, że tak powiem. Ani tłustym łososiem, bo nawet na łososia, bo jest nie stać, żeby karmić, ale on jest za tłusty. Także może i kobietom w ciąży nie dają, bo tam gdzieś tam, nie wiem, Norwegii, ja też sobie rybu też nie daję łososia. Daję morszczuka, mintaja, dorsza i dorade. To są tłuste, przepraszam, to są chude morskie ryby. A żadnej śmieci nie podaję moim rybom. I zdrowie jest tak samo ważne jak i moje. Także jeśli ktoś mi pomaga, to proszę już mówić konkretnie, że karmię dorszem, dorsadą, morszczukiem i mintajem, niczym innym. Proszę trzymać prawdę na przyszłość, mówiąc o mnie. I powiem szczerze, tak jak byłem kiedyś wielkim przeciwnikiem paletek, tak teraz jestem takim zauroczony, że nie potrafię nawet tego powiedzieć. Ale właśnie tymi pomarańczowymi, bo te takie pasiaki dalej na mnie nie robią wrażenia, ani jakieś tam we wzory. Dlatego właśnie uwielbiam te pomarańczowe. Może jeszcze kiedyś kupię sobie Red Valentino, gdzieś znajdę ładne. Z niebieskich zrezygnowałem, bo tak jak kiedyś zrezygnowałem z tych skalarów niebieskich, tak też i odpuściłem sobie tam kobalt czy tam inne blue. Jakoś ich nie widzę tu wśród tych zielonych roślin. No tą samicę paleiwę, ona jest prezentem, to ona musi tu zostać, tylko będzie żyła. No jest ta blue smoke, jej córka, taka trochę inwalida. Też ma dożywać, może tak. Ale nie chcę tutaj żadnych więcej niebieskich ryb w tym akwarium. Mówię, pomarańczowe mi się najlepiej komponują, najlepiej mi się, że tak powiem, podobają.
Dlatego są te paletki i raczej zostaną na pewno. Nawet z tego z podłoża zbierałem pokarmice, ale to nie musi być jakiś dobry piasek czy gołe szkło, żeby one z podłoża zbierały, też pozbierają sobie. Za chwilę wypełni cała ekipa kirysów i będzie sprzątać to tam, co zostało na dnie. Jak mieliśmy gołębie, tych padają, robią wszystko i nic znikają. I to tyle na dziś. Życzę Państwu miłego południa. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.